everything you did to me! Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszej serii Zagrajmy w Remember Me. Ja jestem Sarge i ostatnio zakończyliśmy na walce z przeciwnikami, a teraz wchodzimy tutaj i musimy dalej podążać za Madame. Mamy tutaj jakąś membranę. It's Dr. Quaid's fault. That leech does whatever he feels like in his laboratory. Leave Dr. Quaid out of this. La Bastille's whole reputation was stained by the breakout. Yes, madam. And get me Olga Sadova on a secure line. I've got a job for her. No to ciekawe, bo teraz Olga Sadova jest po naszej stronie. No ale dobra, no ruszamy dalej. Wejście serwisowe do głównego serwera. Czyli idziemy w dobrą stronę. Okej. Wow, czemu to się rozdzieliło w dwie strony? O, to jest pytanie. Idźmy tutaj. Dobra, synchronizuj. Okej. Knock, knock. Gotcha. Zwężony wzrok. Kurczę, tam też muszę podejść w takim razie. No to ruszajmy. Mam nadzieję, że nie będzie za późno. Szybciej, 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 szybciej. Okej. Okay. Powiodła się synchronizacja. Otwieramy. Być może ona się rozdzieliła dlatego, że właśnie ona się bawi tutaj wspomnieniami i w ten sposób chce zmylić się Nilin, bo Madame domyśla się, że zapewne Nilin będzie jej poszukiwać. Co jest grane? Wow, widzicie to? Oto co potrafi Madame. Potrafi ona nawet jakieś wspomnienia wywołać, że musimy walczyć z tymi wspomnieniami. Trochę to dziwne. Okej, ale nowa kombinacja jest odblokowana. No dobra, ale ja już mam wszystko odblokowane, więc o co chodzi? Raczej jest ok, nie będę teraz tego ruszał. W każdym razie podrzucimy im te tarcze. Dwóch kolesi ma, teraz tylko jeden został. No, naładuj się. Okej. No i dobra, teraz ich załatwimy w takim razie. Zacznijmy od tego może. A, też jednocześnie uważamy na pozostałych. Kurczę, ciągle mi próbuje atakować drugi. Ach, no właśnie. No to może ty w takim razie. Okej. Bardzo ładnie, udało się. I teraz następny. Zabierzmy się za niego. Pięknie. Widzę, że nawet nie potrzeba aż całej kombinacji, żeby ich wyeliminować tutaj. I bardzo dobrze. Jeszcze raz, jeszcze. Ajajaj. Najgorsze jest to, kiedy oni nam przerywają te kombosy i później już, kurczę, wypadam z rytmu, żeby dokończyć taki kombos. Ale dobra, może się jeszcze uda? Na przykład teraz, tak jest. No i z jednym już pójdzie jak spłatka. No właśnie. Since when has a membrane turned out to be hostile? Edge, something bizarre is up here. Edge won't be able to help you, dear. The game has begun, and it's my turn to play. No właśnie, a więc nie mówiłem? No jest dokładnie tak, jak mówiłem wcześniej, czyli Madame tutaj się bawi wspomnieniami. Nilin, Nilin, my little untamable shrew. You came back to me. I am flattered. You seem upset, my darling. Let's stop these silly games. Come up. I'm waiting. Dobra, coś mi się w takim razie wydaje, że szykuje się walka z Madame. No ale zobaczymy. Nilin, did you miss me? Not bad. A latched remembrane. I knew you would appreciate it. I'm here to get my memory back. Everything's here. You only need to look. Your little games don't scare me, madame. In time, little one. In time! Okej, co ona zrobiła właściwie?
Zaraz się zapewne jeszcze dowiemy. Ale właśnie coś mi się wydaje, że tutaj będzie za chwilę z nią walka. Proszę bardzo, jeszcze wczytywanie. No i ciekawe, chyba nie będzie tak łatwo odzyskać swoją pamięć. Coś mi się wydaje, że Madame nam w tym tutaj przeszkodzi. No ale nie traćmy wiary, być może uda nam się coś tutaj jeszcze zdziałać. Mam przynajmniej taką nadzieję. Ale w każdym razie robi się coraz ciekawiej. Wow, patrzcie, gdzie jesteśmy. Okej, to jest trochę dziwne. Madame gdzieś nas przeniosła chyba w swojej podświadomości. Być może chce nam coś powiedzieć w ten sposób. Ale zobaczymy. Skacz. Dobra. Memory, czyli pamięć. Idźmy w tę stronę. Wow! I have a new game. A special game just for you. Would you like that? A private lesson? Okej, okay. No dobra. Przyszła pora na starcie w takim razie, co? Najpierw załatwmy przeciwnika, którego tutaj wysłała. Nie było z nim problemów, jest jeszcze drugi, patrzcie. Okej. Okay. Ciekaw jestem, jak ją tutaj załatwimy. Może w ten sposób? A proszę, widzicie? Okej, okay, teraz spróbujmy ją dorwać. Dobra, coś tam jej odejmujemy energii, na szczęście. To dobrze. Dobra, co ona teraz kombinuje? Jest jeden przeciwnik. Ona ciągle wyzywa tych przeciwników do nas tutaj, żeby z nami walczyli. Ale i tak postaramy jakoś sobie poradzić. Dobra. Dobra, gdzie ona jest? Przydałoby się ją trafić w końcu. Ale teraz jej nie mogę chyba trafiać wcale. W tym razie muszę sobie póki co odpuścić. Ajajaj, muszę uważać. Muszę sobie najwyraźniej odpuścić i może weźmy sobie Assassin Fury teraz. Szybciej ich tutaj wyeliminujemy dzięki temu. A jednocześnie będziemy mogli zająć się naszą Madame. Dobra. No kurczę, ile jeszcze? Skubana. Może ja tutaj muszę czegoś konkretnego użyć w końcu? Kto wie? Może Sensen DOS? A może spróbujmy? A? Widzicie? To o to chodziło. Proszę bardzo. Jeszcze raz. Okej, nie za dużo już. You cannot defeat me. No i próbujemy dalej coś zdziałać w takim razie. Run, my dove. Run. O nie, musimy unikać. Wow, co ona kurczę wypuszcza tu na nas? Musimy po prostu tego unikać, tyle. Okej. Okay. Spokojnie, spokojnie. Szybciej, szybciej. Teraz nic nie zrobię za bardzo. Nie mam naładowanego tego Sensenu DOS. Nie mam też przeciwników, żeby to sobie szybciej naładować. A nie mogę teraz w nią strzelać, ale okej. Są i przeciwnicy. Spróbujmy w takim razie raz jeszcze sobie poradzić. Okej, może teraz w ten sposób. Tak jest. I jeszcze raz. Ajajaj. Za dużo ich tutaj zdecydowanie. Dobra. Powolutku sobie regenerujemy w takim razie. A wiecie, co wam powiem? Ja może teraz sobie w takim razie dostosuję trochę inne kombinacje. A to mianowicie... Czekajcie. Może tutaj bym wymienił. To jest pod trójkątem, tak? W takim razie usunąłbym to stąd. I teraz zamienił za to. O właśnie, i teraz będą dwa z rzędu. Sensen regeneracji. I teraz szybciej procesem sobie naładuję to wszystko. Ale po kolei. Najpierw muszę jeszcze unikać. Bo znowu przeciwnicy zniknęli niestety. Czekamy. Ajajaj. Dobra,
dobra, dobra, uciekamy, uciekamy, uciekamy. Kurde. Znowu oberwałem, kurczę. Ale dobra, czekamy znowu na przeciwników. Już tutaj lecą. Chodźcie tu. O, widzicie? Już sobie naładowałem. Dobra, to teraz z powrotem sobie ustawię tutaj. W ogóle widzę, że jest jednak nowa kombinacja. I w sumie przydałoby się jej użyć, co? Tak naprawdę. Ale dobra, na razie zostańmy może przy tej jeszcze. Chociaż sam nie wiem. Tak naprawdę. Dobra. Spróbujmy wytworzyć tą w takim razie. Teraz tutaj sobie usuniemy stąd. Może wszystko usuniemy. I teraz tak. Niech będzie ten sensen. Znaczy prensen odnawiania. Okej, co dalej? Niech będzie może moc większa. Czy coś innego ewentualnie. Pod kwadratem. Albo nie będzie tutaj odnawiania. Jeszcze raz. I teraz z kolei będzie sensen mocy. Czy tam presen, przepraszam. Ok, czyli wstawimy to sobie tutaj. A nie, nie tutaj, tylko tu. Dobra. Kurczę, jeszcze dwa kwadraty potrzebuję. Czyli w takim razie stąd usuniemy. Usuń. Dobra, teraz to tutaj. Ok. Kurczę, w sumie to ten łańcuch jeszcze. To wiecie co? W takim razie ustawię to w tym miejscu. Zastąpię to po prostu. I teraz jeszcze jeden. Aha, tutaj nie mam, widzę. Dobra, czyli wywalmy to. I wstawimy tutaj jeszcze presen mocy. Kolejny. Aha, bo to jest ten, kurczę, to ja nie, jednak nie chcę w ten sposób. Czyli tak, ten presen ustawię sobie z powrotem, a ja to wyrzucę. I teraz powinno być ok. Weźmy sobie to. I jeszcze pod trójkątem. Niech będzie ten presen mocy. No, to już będą spore obrażenia, naprawdę. Ok, jeśli coś tu jest, działamy, to będzie całkiem nieźle. W każdym razie, jeszcze może sobie ustawmy tutaj te preseny odnawiania. O, właśnie, w ten sposób i myślę, że to będzie na tyle póki co, bo i tak nie mogę nic więcej wstawić. A więc wyjdźmy, czyli to będzie trójkąt, 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 kwadrat, 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 kwadrat i trójkąt. Dobra. Dość tutaj skomplikowana konfiguracja, ale nie powinno być tak najgorzej. Weźmy sensen DOS i okej, teraz spróbujmy go załatwić. Znaczy ją. Kurczę, czekajcie, to był trójkąt? Jeszcze raz sprawdzę, bo tak jest. Aha, tu się pomyliłem. Jeszcze raz, jeszcze. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Ach, kurczę. Trochę zawaliłem na początku w takim razie, a szkoda. Pomyliłem przyciski, myślałem, że to od kwadratu się zaczyna ta kombinacja, a jednak od trójkąta. No ale to nic, tak czy siak spróbujemy od nowa to zrobić. Wow, mało brakowało, kurczę. Dobra, co teraz, co teraz? Wybaczcie, ale jeszcze raz muszę sprawdzić. Kwadrat, trójkąt, trójkąt. Dobra. I jeszcze raz. Musimy znowu wykonać tą długą kombinację. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł tak naprawdę, no ale dobra, spróbujemy. Ajajaj. Też kurczę, to nie jest za dobra kombinacja, bo na początku jest ciągle uderzanie tymi sensonami, których teraz nie potrzebuję tak naprawdę. Ale okej, może nie będzie tak źle jeszcze. Dobra. Spokojnie, spokojnie, teraz musimy znowu unikać. Jedziemy, jedziemy. Kurczę, ta walka całkiem sporo będzie trwać w takim razie. Zanim się do niej dobierzemy, to trochę potrwa tutaj. Wow! Spadamy, spadamy. Dawajcie przeciwników. Zaraz się z nimi rozprawię. Może na razie ich nie widzę. Okej, okay. Jest jeden. Szybciej, szybciej, szybciej. Dobra. Widzicie, nawet całej kombinacji nie muszę zużyć, bo tak czy siak idzie to bardzo dobrze.
O właśnie. Zadaje to już na tyle duże obrażenia, że właśnie całych kombinacji nie muszę wykorzystywać. No i bardzo dobrze zresztą. Ale tak duże obrażenia się właśnie przydadzą na tą przeciwniczkę tutaj. Dobra, teraz w takim razie czas na DOS. O właśnie. I spróbujmy. Teraz same kwadraty. Pięknie. Sami widzicie, ile jej odebrałem energii. Strasznie dużo, naprawdę. Okej. No i jeszcze raz. Jeszcze jedna taka seria i odejmiemy jej połowę tego paseczka, to znaczy jeden taki mniejszy pasek i wtedy zostanie ten drugi. Zobaczymy. Aj, aj, aj. Spokojnie, spokojnie, spokojnie. Dobra. Czyli teraz czekamy na przeciwników i sobie zregeneruje skupienie. No właśnie, w ten sposób. Kilka razy tak powtórzyć. Wtedy powinno być ok. Jeszcze trochę, jeszcze trochę. 60 sekund jeszcze. Ach. Muszę sporo razy tak uderzać tych przeciwników, żeby coś nadrobić. Ale wszystko w swoim czasie. Jeszcze się da to nadrobić wszystko. Kurde, i znowu muszę unikać. Dobra. Idealnie by było, gdybym za każdym razem zmieniał te kombinacje, ale to też by za dużo czasu zajmowało. Dlatego wolę to robić tak jak teraz. Ale jeszcze tylko 20 parę sekund. Poza tym tak czy siak zaraz się pojawią przeciwnicy. Więc jeszcze sobie to przyspieszę wszystko, cały ten proces. Dobra, gdzie jesteście? Tu jest. Okej, no i dobra. W takim razie Sensen DOS. Dobra, gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Gdzie ona jest, kurde? Tutaj. Szybciej, szybciej, szybciej. No, mam nadzieję, że zdążę ją dobić. Kurde, jeszcze nie zdążyłem. No, świetnie po prostu. Aj tam, to nie o to mi chodziło, no. Dobra, w takim razie lecimy raz jeszcze. Nie mogłem jej na początku wypatrzeć i straciłem na to czas. No, a potem już, kurde, było za późno, żeby jej odjąć obrażenia jakieś większe. No, ale trudno się mówi. Czekamy, czekamy, czekamy znowu na wrogów. Dobra, jak najszybciej sobie zregenerować to. Czekajcie, może jakoś inaczej sobie ustawić jeszcze te preseny? 15, tutaj 22, okej. Ajajaj, to nie jest po mojej myśli, zdecydowanie, powiem wam. Chyba, że jeszcze sprawdzę. Okej, czyli mogę tutaj to ustawić, dobra. Zawsze to będzie trochę szybciej. Dobra, niech będzie coś takiego. Czyli kwadrat, trójkąt, trójkąt, kwadrat. Spróbujmy teraz w takim razie. Jeszcze raz, jeszcze. O właśnie, od razu szybciej poszło. A teraz mogę szybko w takim razie sobie z powrotem ustawić. Proszę bardzo. I zaraz załatwimy tamtą. Jak się tylko naładuje. Już kurczę, już prawie nie mam energii. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, bo ja tak. Ale dobra, po kolei. Najpierw ty. Okej. Pierwsza faza walki zakończona, ale jeszcze pozostała druga. Dobra, gdzie ona jest? Kurczę, mam bardzo mało energii, to jest najgorsze. Czekamy, uciekamy na razie. Próbujmy strzelać, nie wiem, czy to coś da. Chcę, że coś daje, okej. Wow. Nie jest dobrze, nie jest dobrze. Jest tu ich kilka sztuk w ogóle. I najgorsze jest też to, że ja naprawdę tracę energię w tym momencie. Ajajaj. Czekajcie. Nie mogę niestety wziąć tego, co chcę. Dobra, trudno się mówi. O, nie jest za ciekawie, bo nie mam czym sobie zregenerować życia. Kurde, zaraz zginę. A no właśnie. No to pięknie. W takim razie widzimy się po cięciu. Okej, na szczęście gra mi się załadowała od razu od tej drugiej fazy walki, więc nie jest tak najgorzej. I dobra. Która to jest ona? To jest ta chyba, tak? No to wygląda przynajmniej.
Ojej, uciekamy, uciekamy. Dobra. Coś tam jej odjąłem, ale nie za wiele. Nie wiem, czy to działało tak, jak powinno w sumie. Dobra, uważajmy. Co jest z tym rytmem kombinacji nie tak? Przecież wszystko dobrze robię. A, trójkąty same, no tak. Już pomyliłem. Jeszcze raz w takim razie. Kurczę, ciągle tutaj atakują. Dobra, w takim razie wiecie, co zrobię? Tutaj spróbuję znowu zaatakować. O, właśnie. I teraz tutaj lecimy. Może to nie ona. Dobra, szukamy. Może to ta? Tak jest. Spróbujmy teraz w takim razie. Okej, okay, zawsze to więcej energii odjęte. Spadamy, spadamy! Dobra, udało się. Nie wyszło tak najgorzej wcale. Dobra, tu jest jeszcze jeden. Gdzie jest ona? Gdzie jest ona? Szukamy jej. Tutaj jest na górze. Teraz powinno pójść szybciej z tego, co widzę w takim razie. Dobra, próbujemy. A no właśnie, różnych presenów by się przydało użyć. Może to. Okej, już wiem, która to jest. To jest ta. A no właśnie. Okej, bardzo ładnie. Strasznie dużo energii odjąłem. Spadamy do tyłu. Okej, udało się. Bardzo dobrze. Jeszcze raz w takim razie. Być może jedna seria, góra dwie i wreszcie uda się ją pokonać. No przynajmniej taką szczerą nadzieję. Dobra, zregenerujmy sobie życie jeszcze. Dobra. Jazda, jazda, jazda. Muszę trochę sobie odnowić te preseny odnawiania właśnie. W ten sposób. Jeszcze trochę, jeszcze trochę. Może właśnie sobie odnowię na szybko, żeby później mieć możliwość wykorzystania jednej z tych mocy dodatkowych, czyli tych espresenów. Dobra, już się udało, tylko teraz jeszcze przydałoby się regeneracja życia, co? Na razie obrywam i to potężnie. Okej. Okay. Jeszcze trochę sobie zregenerujmy. Dobra. Okej, jeszcze. A i za dużo ich tutaj jest i ciągle mnie atakują. Dobra, jeszcze raz. Tak jest, wystarczy, wystarczy. I teraz załatwię jeszcze tutaj ją. Dobra. Teraz poczekamy, aż się, o właśnie, zrobi, sklonuje i Sensen DOS. I to jest ta, tutaj. Proszę bardzo. To już powinno ją wykończyć całkowicie. Tak jest, zakończ. Okej, okay, wykonujemy sekwencję Quick Time Events tradycyjnie, ach. Kurde, wciskamy. No proszę. W takim razie najwyraźniej pokonaliśmy Madame, ale co będzie dalej? Czy faktycznie uda nam się odzyskać pamięć? To pewnie się niedługo powinniśmy dowiedzieć. Ale walka była dość emocjonująca i trzeba przyznać, że długa. Niemniej jednak udało się ją wykonać poprawnie. Przeciążenie. School's out, Mrs. Madame. Spammer siłowy zdalnie przenosi urządzenia, przeciążając ich systemy sterowania i stale przesyłając im śmieciowe pakiety danych. Madame's down. Use her force spammer to unlock the memory confinement servers. Uwolnij wspomnienia więźniów. No dobra. Spróbujmy.
Wsuwamy do góry. Okej. Trzymaj serwer i rusz prawą gałkę poziomo, żeby go przenieść lub do stanowiska deszyfracji. Kiedy używasz spamera siłowego, możesz się poruszać. Czyli z tej strony. I lecimy, lecimy, lecimy. Dobra. Co dalej? Jeszcze chyba dalej mogę przejść. Tak jest. Spokojnie, spokojnie, do samego końca. Dobra. Okej, okay, lecimy dalej w takim razie. Przesuwamy. No, muszę to dobrze zrobić. O właśnie, z tej strony. Gdzie teraz? Gdzie teraz? Czekajcie. Jakbym to tak przesunął tutaj. Nie no, cofać się przecież nie będę, bo to bez sensu. Tam jest coś. W dół. I proszę bardzo, dzięki temu mogę jechać sobie dalej. Jeszcze troszkę, jeszcze troszkę. Całkiem spore pomieszczenie. Można się tym trochę pobawić. No ale dobra, chyba się udało. Zrobiłem co powinienem. Memory confinement protocols disengaged. Syncing backup with origin storage media. You did it! You've rebooted the Errorist Revolution. All our comrades have regained their memories. Cell upon cell of vandalized minds, each receiving the memories that were stolen from them. Rebirth. Momentarily adrift, their minds cling to anger, fueling their newfound liberty with an immediate need for action. Finally, long buried convictions, or stronger by their captivity, rise through the turmoil and reforge their humanity. Nothing can stop our comrades. Where are my memories? I don't feel anything. Don't worry. If there's one thing that works here, it's their backups. Your turn is coming. Something's wrong. Madame might have transferred your memories elsewhere. Doc! Oh! Oh God! My crime, I remember! I killed him! Ceremony will begin shortly. We're heading to your office now. I know. Just give me a minute. Calling Alexia. Unable to connect. Please leave a message. Alexia, damn it, call me. The whole of Paris will be watching my appointment ceremony. You can't let me down like this. I need you there. Message recorded. Selfish bitch. No proszę, i przeniesiemy się we wspomnienia tego gościa. Akcja teraz mocno posunęła się do przodu. Przenieśliśmy się troszkę w czasie w tym momencie. No i dobra, spróbujemy zmodyfikować pamięć Forlana 4 dni temu. I to jest jednocześnie też scenka, którą pokazywano przed premierą. Jest ona mi znana, dlatego że twórcy ją pokazywali właśnie jeszcze przed premierą gry. I ogólnie chodzi o to, żeby tak zmienić pamięć Forlana, jego wspomnienie, żeby on myślał, że przez przypadek zabił swoją żonę. Bullshit. You'll ruin my career before it's even started. Because I won't be standing next to you in a photo? Get real, Frank.
I'm not gonna pretend anymore. Alex, don't you dare walk out! Fuck you, Frank! Alex! No właśnie, tak wyglądała prawdziwa wersja zdarzeń, a my teraz musimy tak zmodyfikować wspomnienie Forlana, by po prostu wydawało mu się, że zabił swoją małżonkę. No i w takim razie zaraz to spróbujemy zrobić. Ja mniej więcej pamiętam właśnie z tych materiałów przedpremierowych, jak to należało zrobić, ale nie wiem, czy tak już do końca pamiętam. Zobaczymy w każdym razie. Przesuwamy na razie do przodu wspomnienie i czekamy na jakieś elementy interaktywne, które możemy tutaj przesunąć. Oho, tutaj coś jest. Dostępne są w tym samym momencie dwie usterki pamięci. Używaj prawej gałki analogowej, by przełączać się między nimi, zatwierdzając przyciskiem Q. Czyli tak, możemy przewrócić nagrodę lub butelkę. Przewrócimy butelkę. Dobra. Co dalej? Okej, tam coś było. Czekajcie, do tyłu lecę. Tutaj z tyłu walizką coś. Ej, nie. Jeszcze do tyłu. No kurczę, jeszcze trochę. Walizkowy GPS, zepsuj. To raczej nie jest konieczne, więc niech leci dalej czas. Okej, tutaj coś jest. Zobaczmy, coś z bronią. Zdejmiemy bezpiecznik broni. Oczywiście to, co robimy, nie jest niczym dobrym, ale tak jak mówiłem już wielokrotnie, my tak naprawdę nie sprawiamy, że tutaj ta postać zostanie zabita, że ta żona zostaje zabita, tylko tak po prostu będzie Forlan myślał. Papieros i stolik. Z tego, co kojarzę z tych materiałów przedpremierowych, to tutaj raczej stolik był do przesunięcia, więc spróbujmy. I to powinno zdać egzamin. Alex, don't you dare walk out! What are you gonna do? Shoot me? You can't even stand up straight. Be serious, Frank. You never even take the safety off. Oh. Alex! No i cóż, chyba nie muszę zbyt wiele dodawać i to sprawi, że teraz Forlana będą dręczyły wyrzuty sumienia. Przez co on sam się zabije i my tak naprawdę nie będziemy musieli tego wcale robić. Musicie przyznać, że dość intrygujące podejście do sprawy. Sir, we're coming to escort you to the courthouse right now. We can't delay this any longer. Bastards! You're not taking me in for this. It was an accident. I won't give you the satisfaction. I'm so sorry, Alex. I'm so sorry. A właśnie. Forlan się zabił. All right, Frank, you win. A jak widzicie, jego żona dalej żyje. Serce matki to przepaść, na której dnie zawsze się znajdzie przebaczenie. Wybaczcie, że tych nazwisk nie czytam, ale aż tak dobrze francuskiego to ja nie znam. The raid on La Bastille ended with nothing but more deception and emotional holes. Sure, Madame's rule has come to an end. But my past still eludes me. Without my memories, I have no choice but to follow Edge's instructions with hollow conviction. And despite the atrocities I witnessed in that prison winning me over to the errorist cause, the recovered memory of my crime is gnawing away at my soul. I pushed a man to suicide. What else have I done? Worse? Edge only sees cause for celebration. Our liberated comrades have remembered their credo and taken up the fight against sense and technology once more. And now he wants to strike at the heart of the reconversion project and smash Memorize forever. His plan, go for the Queen Bee. Scylla Cartier-Wells, president of Memorize. I must remix her worldview, skew her past and soften her heart.
And so I asked myself, is winning this struggle worth losing my soul? Can one crime justify the reversal of another? The old Nilin seemed to have the answer. As for this Nilin, she doesn't have a clue. No i rozpoczynamy epizod 5 w takim razie. Jednym słowem, dalej niewiele jeszcze pamiętamy i musimy słuchać poleceń Edge'a i mamy kolejny cel. Ogólnie epizod się nazywa Strzał w głowę. Zobaczymy, co tym razem przyjdzie nam tutaj zrobić. Znamy nazwisko naszego kolejnego celu, więc to już coś. Ale jak będzie wyglądać kolejna lokacja, przekonamy się właśnie już niedługo tak naprawdę. Sam jestem strasznie ciekaw. Dzielnica Saint-Michel, 2023. You're going to infiltrate the Memorize head office. Find that bitch Scylla and put an end to her reconversion project. Crush her errant beliefs. We must stop her from building an army of leapers. A więc w kolejnym odcinku w takim razie znajdziemy siedzibę Memorize, ale na dzisiaj to będzie wszystko. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał. Koniecznie zostawcie jakiś komentarz pod tym filmem, jeśli tak było i ewentualnie podzielcie się też swoimi wrażeniami. I możecie też zostawić kciuka w górę. Jeśli jeszcze też tego nie zrobiliście, to możecie zasubskrybować mój kanał i wtedy o nowych odcinkach będziecie się dowiadywać na bieżąco. A tymczasem żegnam się z Wami i do usłyszenia jutro prawdopodobnie w kolejnym odcinku serii Zagrajmy w Remember Me. Cześć!